Dzisiaj będziemy malowali logo drużyny staroszalcerskiej na ścianie. Oto jest projekt. Już nałożyłem pierwszą warstwę podkładu białego pod dół. I będziemy po kolei patrzeć, jak nasze dzieło się będzie zmieniało. Zaczynamy, tak jak mówię, od podkładu. Od najjaśniejszych kolorów pójdziemy do góry, gdzie będzie ciemniej. Na koniec logo. Logo będziemy malowali farbami olejnymi. Na koniec, kiedy wszystko wyschnie, to już nie dzisiaj, ponieważ farby olejne schną bardzo długo, całość zostanie polakierowana i będziemy mogli zobaczyć końcowy efekt.